Moim i Państwa gościem telefonicznym jest Aleksandra Bąkowska, dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 12 Niezapominajka w Słupsku. Dzień dobry Pani Dyrektor, słyszymy się? Witam Panie Redaktorze, witam Państwa. Dzień dobry. Uczniowie są w domach, nauczanie zdalne, a jak to jest w przypadku przedszkolaków? Oni również nie mogą przyjść do swoich przedszkoli, ale czy tutaj również są wprowadzone pewne wytyczne, które rodzice muszą z nimi realizować? Owszem, dzieci przedszkolne również są w domu, jako że ten czas zawieszenia działalności placówek oświatowych obowiązuje również w przedszkolach, ale w jakimś stopniu staramy się pozostać z dziećmi w kontakcie. Wiemy, że one tego potrzebują. My jak najbardziej też. Także już właściwie od samego momentu zawieszenia działalności przedszkola, czyli od 13 marca, rozpoczęliśmy taką zdalną współpracę z rodzicami i z dziećmi. I na czym ta współpraca polega? Czas, w którym jesteśmy, drodzy Państwo, wymaga od nas wszystkich pełnej mobilizacji i współpracy. Nauczyciele przedszkolni swojej odpowiedzialności, tak jak mówiłam od samego początku, podjęli taką inicjatywę pokazania dzieciom, że mimo tego, że nie widzimy się, jesteśmy z nimi i chcemy z nimi być w kontakcie, tak żeby zapewnić im w jakiś sposób poczucie bezpieczeństwa w tej trudnej sytuacji, w której się wszyscy znaleźliśmy. A jak z realizacją programu? Powiem tak, podstawa programowa jest tak skonstruowana, że opiera się na podążaniu za aktywnością każdego dziecka. Nie jesteśmy ściśle rozliczani z tego, co dzieci w danym dniu czy w danym tygodniu powinny się nauczyć. Są to takie finalne ich umiejętności na zakończenie edukacji przedszkolnej. Trzymamy się tego, że w przedszkolu wszystko jest zabawą i wszystko jest nauką. I tak staramy się przygotowywać wszelkie materiały dla rodziców, żeby te dzieci po prostu w domu poprzez zabawę się uczyły. A to potem jest w jakiś sposób przez Państwa kontrolowane, sprawdzane? Tak jak mówiłam, praca w przedszkolu polega na tym, że my mamy dla dzieci propozycje, a dzieci albo z nich korzystają, albo nie. Staramy się to zawsze szanować. Tak też dzieje się poprzez tak zwane zdalne nauczanie w przedszkolu, bo tak to nazwijmy. W różnych przedszkolach w różny sposób do tego podchodzimy. Wykorzystujemy wszelkie możliwe komunikatory. Na przykład moje przedszkole posługuje się popularnym Facebookiem. Tam umieszczamy dla dzieci codzienne challenge do wykonania i prosimy, aby w komentarzach umieszczały dzieci fotografie swoich prac. Mogą być to również filmiki z wykonywanych zadań. Muszę powiedzieć, że reakcja dzieci i rodziców w bardzo dużym stopniu przerosła moje oczekiwania. Zainteresowanie jest duże i zapotrzebowanie na taki kontakt z nami jest bardzo duże. A czy to ważne, Pani Dyrektor, żeby w przypadku tych najmłodszych dzieci zachować ten rytm dobowy, rytm ich aktywności, którego to rytmu dzieci się uczą w przedszkolach, czyli o odpowiednich godzinach śniadanie, potem zabawa, pierwsze śniadanie, drugie śniadanie, czy jakiś czas wolny, czas na zabawę, czas na sen na przykład w ciągu dnia? Panie redaktorze, powiem tak, że na pewno jest to ważne, ale nie zawsze jest to możliwe. Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że rodzice w dużym stopniu pracują zdalnie w domu. Więc trudno od nich wymagać, żeby ściśle co do godziny przestrzegali wykonania z dzieckiem zadania, czy akurat tej formy odpoczynku, które podążajmy po prostu za naszymi możliwościami i za tym, czego oczekują od nas w danym momencie dzieci. W domach są też mali uczniowie i starsi uczniowie. Nie zawsze możliwe jest to, żeby akurat w tym momencie się dzieckiem zaopiekować w sposób taki, żeby udostępnić mu komputer czy laptop do wykonania zadania, które akurat przyszło z przedszkola. A czy Państwo również kontaktują się z rodzicami w takim celu, żeby rodzice potrafili dzieciom wyjaśnić, opowiedzieć o tym, co się dzieje? No bo dziecko może zadać pytanie, dlaczego ja nie mogę chodzić do przedszkola, dlaczego nie mogę się bawić z moimi koleżankami, kolegami, dlaczego nie mogę spędzać czasu z moją panią? Odpowiem panu tak. Szczególnie w tym pierwszym okresie, kiedy ta cała sytuacja na nas spadła, docierały do nas informacje od rodziców, że dzieci są absolutnie zagubione w tej nowej rzeczywistości, że one po prostu się boją,
są przytłoczone natłokiem informacji płynących z telewizji i najbliższego otoczenia. Rodzice pytali nas, jak rozmawiać z dziećmi. Właśnie przede wszystkim trzeba z dziećmi rozmawiać, odpowiadać na ich pytania, nie pozostawiać ich z ich myślami samymi sobie. To jest bardzo ważne. I wspólnie staraliśmy się szukać różnych programów, podsyłaliśmy rodzicom różne takie bajki, które w przystępny sposób pokazują dzieciom, czym jest ten koronawirus i jak należy się wobec tej sytuacji zachowywać. Staramy się po prostu sobie nawzajem pomagać. I to jest też jedyna chyba dobra strona tej sytuacji, jest taka, ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, że bardzo zacieśniły się nasze kontakty z rodzicami. Poznaję bliżej osoby, z którymi właściwie jak do tej pory mówiłam sobie tylko z uśmiechem dzień dobry. A teraz rozmawiamy przez telefon, wymieniamy się spostrzeżeniami na temat, co jeszcze dobre byłoby dla dzieci, jak reagować na to, co nas otacza. Na koniec, pani dyrektor, czy ta przerwa wymuszona w obecności dzieci w przedszkolu może wpłynąć w jakiś sposób negatywny na ich rozwój? Może go jakoś przyhamować, zastopować? Trudno to jest określić. Myślę, że w tej sytuacji, w której się znaleźliśmy, musimy na pewno obserwować bacznie dzieci i reagować na to, jak one się zachowują. Zachęcam Państwa do obejrzenia filmiku na Facebooku mojego przedszkola. Jak w prosty sposób 4-letni chłopiec radzi sobie z sytuacją, która nas dotknęła? Jaki znalazł wynalazek na to, żeby pokonać koronawirusa? To są te dobre strony. O złych stronach jak do tej pory nie dochodzą jeszcze. Myślę, że jest to jeszcze za wcześnie, żeby o tym mówić, ale na pewno właśnie te zadania, które przekazujemy dzieciom poprzez Facebook, komentarze ich ulubionej pani z przedszkola, to zadanie, które ona stawia dziecku, jest dla nich miłe i przyjemne i jak gdyby pozwala dzieciom czuć, że są przez nas zaopiekowane. A to jest poczucie bezpieczeństwa dla dziecka jest bardzo ważne. To prawda. Bardzo dziękuję pani dyrektor za rozmowę. Kłaniam się, pozdrawiam, do widzenia. Dziękuję uprzejmie, do widzenia. Wszystkiego dobrego i dużo zdrowia. Dużo zdrowia.